Czemu Karol podpala wszystko? Tam się wszystko posterunek policji się pali. Czemu on podpala wszystko? O co chodzi? Chodź szybko. What? Co jest? On został przyłapany na gorącym uczynku. Piromanem. O co chodzi? O nie. Ej, co jest? Policja się pali. O nie. Ej, co ej, jest? Ej! Dawaj, Bigo! Tu jest. O nie, relognął, no nie. Wylogował się. Co za fajans. Dobra, czekamy na niego tutaj. Czekamy, jak tylko przyjdzie, to go rozwalamy. Uwaga, ten odcinek poszedł nieco inaczej niż myśleliśmy. Została na nim wywołana wielka wojna. Póki co, nieoficjalnie. Jeżeli chcesz wiedzieć, o co chodzi, oglądaj do końca. Siemanko, ja jestem Tricy, witam was w kolejnym odcinku z naszej serii trudno to powiedzieć, jesz na ferajnie, jest ze mną SKKF, siemaneczko. Siemanko, jestem SKKF, jestem nie dzisiaj, hej! Zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał, jeżeli oglądacie do tego momentu. Niezłe, nie? Niezłe, stary. Słuchaj, wolisz, czy ten odcinek będzie taki bardziej formalny, oficjalny, czy taki luźniejszy? Myślę, że połączymy... dobra, rozumiem. Może być nieformalny, bo wiem, co chcesz zrobić. Dobrze, taki luźniejszy. No tak, dobrze, tak. To ja może nie będę chodził w garniturze, tylko założę na siebie kurteczkę. A, to jest kurtka, ja myślałem, że to jest ten, strój Jacka Sparrowa. Słucham? No dobra, nieważne. W każdym razie z dniem dzisiejszym kurtka Resi rozpoczynamy style. Naszą... Widzę. Rozpoczynamy naszą zupełnie nową serię, czyli Wzgórze YouTuberów, gdzie każdy fajny YouTuber z Ferajny, czyli wszyscy poza Shendim i Doknesem, będą budowali swoje jakieś budowle na moim wzgórzu po prostu. SKKF, co ty będziesz budował? Najpierw mam pytanko. No, tak, ty mi zapłaciłeś. Kiedy Dolinka Minecraft? A, Minecraft Dolinka? No nie wiem, możemy niedługo nagrać, chcesz? Tak, marzę o tym. Bo SKKF bardzo lubi nagrywać serie z noobami ogółem, więc dlatego ma takiego skina, trochę w sumie takiego noob, można powiedzieć. Tak, ale ostatnio ktoś mi się na konto włamał i nagrywał odcinek jakimś bagniakiem, właśnie, nie wiem o co chodzi za bardzo. Wiem, no to było przykre dosyć. Tak, to są ci hakerzy słynni na Ferajnie. Dobra, w każdym razie, co dzisiaj będziesz budował? Może nam powiesz wszystkim, którzy to oglądają. Dzisiaj zbuduję potężny pomnik bambusa. To nieprawda, gdyż nie jesteś wrogiem reżimu miłośników wieży. No to w takim razie nie. Nie zbuduję pomniku bambusa, a zbuduję swoją głowę. Tak jak amerykańscy prezydenci na tej górze, to ja będę... O kurde, ej, mi się to kompletnie nie skojarzyło, wiesz? Ale dobra, tutaj przygotowałem ci już materiały ogólnie. Zebrałem ci wełnę, nie wiem czy dobrze wymierzyłem, ale... No, weź sobie wełnę, jeszcze tą białą i czerwoną jeszcze sobie weź. To jeszcze różowa. Jest różowa wełna? No nie, tej wełny nie udało mi się pozyskać, ale jakoś przebarwimy czy coś takiego, jak będziemy już kończyć na przykład. Git? No dobrze, to tak zróbmy w takim razie. Już i tak za dużo tej wełny było. Wełna nie jest fajna wcale. Dobra, przydałby się dzień. Wyglądasz jak ja buduję? Nie, budujemy we dwóch. A, okej. Okay. Po prostu to polega na... A ty co będziesz budował? No ja będę budował razem z tobą twoją łepetynę. A, czyli taka współpraca. Tak. Ja pomagam każdemu gościowi budować swoją, wiesz, podobiznę. O, chyba ten da się wpłynąć na nasze wzgórze youtuberu. No dobrze. A gdzie mam tą głowę postawić? No właśnie, mniej więcej to będziemy robić tutaj. Patrz, trzeba będzie wybrać właśnie miejsca. Czemu tu są zombiaki? Czemu one się nie boją? Czemu tu są drzewa? No nie wiem. W ogóle jak ci się podoba Trisus Spa? Co myślisz o nim? Wygląda bardzo ładnie. Dziękuję. A w środku już coś jest? Nie, jeszcze nie było oficjalnego startu Trisus Spa. Będzie pewnie jutro na odcinku, więc subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić. A my tymczasem możemy zacząć już budowę. Tylko czekaj, trzeba będzie wybrać właśnie jak mniej więcej poprzemieszczać te głowy. Bo to jest tak trochę w sumie niedużo miejsca, wiesz? No, w sumie tak, więc trzeba będzie trochę ewentualnie, wiesz, to uformować w taką formę, która nas zadowala. Tutaj jest mniej więcej jakiś płaski teren dosyć, więc... Wiesz, ja wiem, czego nam brakuje, tej zapalniczki. Tak?
Tak. A, dobra, rozumiem. Chcesz oczywiście, jak zwykle, wszystko spalić, zniszczyć i zrujnować. No by było więcej miejsca. Powiedz, czy tak się rodzice nauczyli w domu? Żeby spalić? Że chciała więcej miejsca, to wszystko spalić? Tak. Tak, mieszkaliśmy na polu pszenicy. Miałeś za mały pokój, więc podpaliłeś go i stał się większy. Tak. Dobra. Tak to działa. Polecam. Ogarnąłem właśnie, że nie mam łopat narzędziów, więc przydałyby się łopatka, przydałaby się, nie wiem, co się przypadnie. Dobra, to wiesz co, tutaj zacznę te drzewka wycinać. Dobra. A ja w tym czasie w takim razie wezmę sobie rzeczy. I słuchaj, to musi być w miarę taka tajna baza, więc trzeba będzie... Tajna baza z wielką żółtą głową? Tak, w środku. Nikt się nie będzie spodziewał, że w środku jest twoja baza. Okej. Okay. Tak? Myślisz, że to dobry pomysł? Myślisz, że nikt się nie skapnie w ogóle? Ja myślę, że tak. Na pewno nikt się nie skapnie. Tylko musimy poprosić widzów, żeby nikomu nie powiedzieli. To nasza tak, będzie tajemnica. Nikomu nie mówcie, że w wielkiej żółtej głowie jest nowy dom, tajna baza SKKF-a. To będzie twój domek letniskowy, bo taka jest ogółem idea, że tutaj jest street suspa i każdy youtuber musi mieć tutaj swoje własne mieszkanie wokół. Rozumiesz? A. No, to jest właśnie same street suspa. Kąpielówki i klapki. Aha, i zrobię specjalne kąpielisko dla ciebie, gdzie będziesz mógł się kąpać i bez garnituru, i także bez, wiesz, kompletnie też bez kurtki Razzy Style. Będziesz mógł się kąpać tam. O. No, pozwalam ci. Robisz to, co robisz najlepiej. A skąd wiesz, że najlepiej pływam? Najlepiej paradujesz nago. Wiem to, bo podglądam cię lornetką. O nie! Najgorzej. Jak tak można? To jest stalking, to jest karalne. To nie jest karalne, jeżeli... dobre, nie... jeżeli to lubisz. I SKKF zawsze tak mówi, wszyscy mu mówią w domu, jego mama na przykład, ej, SKKF, ktoś cię podgląda lornetką, a SKKF mówi, lubię, gdy patrzy. Ale w sumie to ten mój skin wafelkowy to nie ma ubrań. No właśnie. Czy każdy odcinek, który nagrałem z tym skinem, to znaczy, że w każdym z tych odcinków latam goły? To znaczy, że w każdym z tych odcinków jestem gdzieś ja w krzakach z lornetką. O nie! Więc teraz odtwórz nagrania. Ej, fajnie by było zrobić taką migawkę teraz swoich wszystkich filmów i w każdym gdzieś w krzakach taki był Herobrine doklejony do różnych nagrań. To doklejony mój skin z lornetką. O nie! I taka niepokojąca muzyka z Archiwum X na przykład, albo coś. Czy ty chcesz zostać nowym postrachem Minecrafta, którego każdy się boi? Ej, stwórzmy straszną postać jakąś jeża, o ile już nie istnieje. Takiego, wiesz... Wyrównujemy tą górę? No, chyba jakoś tak, żeby się zmieścił właśnie twój skinek tutaj. Ile mój skin ma? 3... 8 na 8. 6, 7, 8. 8 na 8 na 8. Każdy skin tyle ma. Chyba, że twoja wielka łepetyna, którą sobie dokleiłeś, to ma więcej. Ej, właśnie, mam teraz dwie głowy. Ale zgadza nie, robimy normalnie. Głowy? No, dawaj. Pa na to. Jedna jest z detalami, a druga jest z plastiku. No nie, to jest dziwne. To jest w opór dziwne, pulsuje ci tak łepetyna. Dobra, czej. Chyba nawet nieźle idzie, w sumie już mamy wyrównańsko. Ej, dobra, trzeba w ogóle ten, jako że to pierwszy odcinek, to trzeba mniej więcej zrobić rozplanowanie przestrzenne takie, gdzie co będzie. Plan zagospodarowania przestrzennego. Gdzie będzie jaka głowa i jak one powinny stać? Myślisz, że one powinny być wszystkie skierowane tutaj do przodu? Nie wiem, powiem ci, że jedyna głowa, która mnie interesuje, to jest moja i zawsze wolę mieć łeb na karku, więc... Więc budujesz też kark swojego skina. Tak, taką szyję od więc samego dołu. Więc ten odcinek będzie trwał 2 godziny zamiast pół godziny, bo będziesz budował całego swojego skina. Ale tej szyi nie będzie widać. Będą jak te takie głowy na Wyspie Wielkanocnej, że dopiero jak się ją odkopię, to będzie widać, jakie to jest wielkie. Aha. Ej, nie, dobra, te skiny powinny być skierowane tutaj do środka. Do strony wewnętrznej, według mnie. Ale ta głowa będzie duża, wiesz? No. Daj to jest 6. Jeszcze dwie muszę gdzieś postawić. Żółtej. Jak to? To jest 6. 7, 8. I dawaj w tę stronę. Raz, chodźmy. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobra. Jest. Okej. Okay. Jakie ten. Team zgranie ze sobą. Dobra, to
W którą stronę mam się patrzeć? Chyba do strony wewnętrznej, bo jakby w środku jest to centrum, jest Ritsu Spa i tutaj będą główki. No dobra, to ja sobie zrobię twarz, a ty możesz, ja ci dam żółtej wełny i możesz robić mi tył głowy. Będzie no jak miło. Zwykle zadanie dla debila, dzięki, bo strasznie mi się nie chciało robić detali. Tak, żeby kolory ci się nie pomyliły, wiesz. Bo ja nie znam koloru. Dobra. Ej, jak myślisz, czy my robimy Minecrafta dla starszych, czy dla młodszych? Czy my robimy, czy ty robisz? My obydwaj, w tym momencie, na tym odcinku. Jesteśmy we dwóch. Nie wiem, no zastanów się w sumie, kto w swoim życiu poświęciłby 2 godziny na oglądanie budowania żółtej głowy? Ale jak to 2 godziny? No mówię, że ten odcinek będzie 2 godziny trwał. Nie, bo gdybyś robił swojego skina, będzie trwał 25 minut, obstawiam. Aha, czyli oszukujesz widzów? Tak, oszukuję ich od początku kanału. Tak naprawdę jestem człowiekiem, nie Jerzem. Ale... Ty, no dobra, tak w sumie przód głowy to już zrobiłem. Jeżeli się nigdzie nie pomyliłem, to nawet chyba Zeza nie będę miał. Ale z ciebie kozaku. A ty patrzysz tak... A faktycznie, ty patrzysz tak pod kątem, tak... Jestem... Jestem... Słucham? Bo ty tak patrzysz tak na boki, tak... Nie, bo ja po prostu jestem zawsze optymistycznie nastawiony i zawsze mam szczęśliwą minkę. To jest taka zawstydzona kobieca twarzyczka piękna. Nieprawda. Nie patrz na mnie. Jestem taka wstydliwa. O, to jest właśnie skakar. Nieprawda. Ej, jakoś nam zbyt szybko to poszło. No, ale dlatego, że to jest akurat część łatwa naszego zadania, dlatego, że musimy zrobić wystrój w środku. Tak, musimy zrobić jakieś tajne przejście do środka, więc musimy zrobić je gdzieś z boku. Trzeba... Masz pistony? O nie, Karol ten... Dobra, nieważne, usuwam czat. O nie. Dupa to nie przekleństwo w wielu bajkach. Dla dzieci widziałem słowo dupa. Dobre, nie? Dobra, to czekaj. Może zróbmy jakoś... Co myślisz, żeby tutaj zrobić? Masz te pistony, czy nie? Nie mam pistonów, ale możemy zrobić. A masz slajmy? Nie mam. No to nie zrobimy. No, a umiałbyś? No jakbyś mi dał slajmy, to tak. A zrobimy je gdzieś na dole na przykład, żeby wejść drabiną do góry? Co ty na to? To by nie było fajne? No, ja się... no można. Kto się zajmuje czym? Możemy takie wodne możemy zrobić, to chyba teraz się szybciej płynie niż wchodzi, nie? Aha, tak. Jedna to osoba musi się zająć slajmami, a druga osoba musi się w sensie nie, pistonami. No, slajmów, chyba że wiesz co, od kogoś pożyczę. No właśnie, tak, ukradniemy, Wiadomix. No to ja mogę pójść, chociaż nie wiem, jak wolisz w sumie. Dobra. To ja mogę dziurę wykopać na wodę. Dobra, to ja polecę w takim razie gdzieś ukraść, a ty tutaj wykopiesz. Chyba nie było żadnego odcinku u mnie na kanale odcinka, żebym komuś nie ukradł czegoś. Ale może ja mam sam, więc zobaczę. Dobra, to ja się kopię na dół w takim razie. Dobra, czekaj. Nie, ja nie mam slajma żadnego. Mi się wydaje, że miał ten Itesim. No matko, Itesim ma wszystko przecież. To jest no właśnie. Dobra. Zróbmy sobie dzień. I ten. Dobra, polećmy. A gdzie Itesim mieszka? Bo chętnie w sumie odwiedzę wręcz. W tym żółwiu chyba? W sumie nie wiem, gdzie oni mieszkają. Cały czas mieszka tam? Dużo rzeczy. No dobra. Nie wiem, wiem, że tam jest dużo rzeczy. Może tam ma swój magazyn jakiś w żółwiu. Ej, w sumie to jest mądre nawet. Skorupa żółwia, wiesz, kojarzy się z takim magazynowaniem, jak garb tego. Ej, w ogóle Jaś był wczoraj na serwerze. Tak? I co zrobił? No gdzieś domek ponoć zrobił, ale nie wiem, nie widziałem jeszcze. Nie wierzę w to. Naprawdę. Przecież Jaś Dąbrowski mnie nienawidzi, nie grałby ze mną na jednym serwerze. Naprawdę był. Naprawdę był? Naprawdę. Tak naprawdę Jaś Dąbrowski mnie uwielbia, jestem jego ulubionym youtuberem, wiesz? Tak? Aha, mówił mi. Wysłał mi list taki z takim napisem. Wezwanie sądowe do zapłaty? Nie, wezwanie do tego, żebym podpisał mu płytę.
swoją. Ty masz z moimi piosenkami o jeżach. A zaśpiewasz coś? A zrobisz jakiś beat? Nie. Taki beatbox? Nie. No to nie zaśpiewam w takim razie. Ale tak to, no to bym ci serio zaśpiewał, stary. Dobra, ja już zrobiłem dziurę w każdym razie. Wow, tu jest panda. Panda, dealerka i Enziego. Debilne. Możesz się spróbować nakarmić bambusem, one bardzo to lubią. Ja myślę, że nikt nie lubi bambusa. Przede wszystkim jeżeli chodzi o politykę. I głosy były kupione i oszukane. Nie wiadomo czemu, ale czasem bambus powoduje u nich śmiertelną zgagę. U pant? Tak, bo myślisz, że czemu dealerek przez ostatnie 3 dni prawdziwego życia sprowadzał tą pandę na serwer? A co, zabił ją bambusem czy co? No. Ale czemu? Na moich oczach. To one nie tak lubią bambusa jeść? Nie, słuchaj, on tak, chodź z KKF, pokażę ci pandę. No i ja idę, no i rzeczywiście pokazał mi pandę. I on tak, a wiesz co, one najbardziej lubią bambusa i wziął bambusa, tylko chyba zamiast kliknąć prawym, kliknął lewym i ta panda umarła. Aha, i mu się miał wyrzuty sumienia, wszystko zwalił na Shandiego i żeby Enziemu nie było smutno, bo to chyba jego była panda, to... Ale to dobrze, pokoju. To dobrze, że na Shandiego. Chyba, nie? No spoko. A co z tymi slajmami? Nie wiem, szukam. I Tessim ma jakiś podziemny magazyn. Teraz właśnie go znalazłem i przeszukuję. A Koshi nie miał slajmów? Nie wiem. I tak go nie lubię. Dobra, czekaj, zobaczmy tutaj w takim razie. Ja nie mogę. Ile on ma itemów? Stary. Koshi? Ten. Drugi, budowniczy. Od 7 boleści. I Tessim. Gdzie on jest? No nie, ile to jest itemu? Co jest? Czemu on ma 52 diaksy? Słucham? No. Ja myślę, że to niesprawiedliwe. Może sobie wezmę. Powinien każdy mieć diaksy, a nie tylko on. Tak, każdy porówno. Czemu on ma tutaj... On ma tu kolejkę! Czemu on ma tu wszystko? Ej, on nie ma wcale żadnych slajmów, wiesz? Może... No to ma wszystko, a nie ma nic. Tak, ma wszystko, ale same niepotrzebne rzeczy. Jest pozerem zwykłym na Minecrafcie. Dobra, to czekaj. Masakra. Zobaczmy w takim razie może u Karola. U dealeraku. Gdzie on tutaj ma? Gdzie on ma rzeczy? Ja nie mogę. Czemu wszyscy mają tak dziwnie w tych... Ej! Zabił mnie! Co? No nie! O nie, to wiesz chyba co oznacza? Chyba to oznacza wojnę. Idziemy go zabić teraz, tak. Tak, tak, ja zakładam zbroję, którą mam z jego skrzynki. Idę. Wezmę złote jabłko, zrobię sobie zbrojkę i go zabijamy. Tylko wiesz co, ja w sumie nie wiem gdzie jestem. Bo jak to twoje spa jest całkowicie gdzieś na uboczu. A jesteś gdzieś na spa? No jestem przy tej głowie mojej. No dobra, no to ten, ja jestem u siebie, bo się zrespiłem właśnie. Przez to, że mnie zabił. Dobra. Ja w ogóle, ludzie, w odcinku którymś zostaję predatorem na Ferajnie i wszystkich graczy porozwalam. Zobaczycie. Mam nadzieję, że nikt nie ukradnie mi pomysłu, bo Karol już chciał. Ale ten, zobaczymy. O, siema. O! Ja jestem ale gotowy. Ale będzie zemsta, stary. Ale będzie zemsta na tym dealerku, frajerku. A wiesz, co by się przydała? Ta kusza nowa, to jest spoko. No, ja miałem, ale Karol mi właśnie zabrał, jak mnie zabił. Mi się przypalają teraz wszystkie te itemki, co ja tutaj mam. Dobra, mam tutaj miecz, mam tutaj złote jabłko. Powinniśmy dać radę go zabić, wiesz? Dobra. Ale ten, jeszcze potrzebuję tylko jednego. Tylko jedna rzecz mi brakuje, a konkretnie to zbrojka. Związek X. Związek X, by nimi wszystkimi władać. Atomówki. Dobra, potrzebne jest są 24 żelaza. Kurczę, to długo się będzie przypalać. Ale już mam 16, więc w sumie nie jest najgorzej. Dobra, chyba... Jak mam zwykłe jabłko, to mogę zrobić złote? Właśnie nie wiem, szczerze mówiąc, jak to się robi zbytnio.
A to się nie robiło z tych gold nuggetów? No właśnie robiło się, ale dzisiaj próbowałem robić i mi się nie udało. Więc nie wiem, jak to się robi, szczerze mówiąc. Jeżeli tobie się nie udało, to może mi się uda. No, ty grasz dłużej w Minecraft. A może to nie były gold nuggety, tylko zwykłe ten złoto? Nie mam pojęcia. A może... Ta, zwykłe sztabki. Tak? Aha. Aha. Ej, to drogie jest całkiem w takim razie. Bo ile to jest? 8. No, trochę tak. 8 złota na jedno jabłko, tak? Ale akurat miałeś w skrzynce 9, więc się poczęstuję. A, dobra. To co, mówię, idziemy z odwetem? Tak, jedyny słuszny cel to pozwoliłem sobie wziąć. A fajna jest ta twoja głowa, w sumie pasuje tutaj. Mnie się podoba. Dobra. To... I to w sumie jest jeden z najmniejszych komplementów, jakie ostatnio usłyszałem, że moja głowa jest fajna. To może zróbmy taką 10 razy większą, żeby było widać całego serwera. Albo mojego skina na środku spawna. O, ja jestem za, wiesz? W zamian za jeża, którego mi zniszczył Karol z Shendim. Właśnie. A kto się odważy zniszczyć skinę z KKF-a? Nie wiem, jakiś kozak. Chyba tylko JJ Joker. Powiem ci, że odkąd wysadziliśmy posterunek policji, to już nikt mi żadnego trola w domu nie robił. Tak? No. Bardzo dobrze. A widziałem, że innym robili. Trzeba umieć dbać o swoje. Masz trochę mięsa? Idziesz za mną w ogóle? Tak, mam daj mięso. Daj mięsko, bo ja tutaj już się głodny robię. Bo mi Karol ukradł wszystko, co miałem. Ach, jednak ci gracze ferajny to są frajerzy. Przede wszystkim Karol, dealerek. Zabija, kurczę, najlepszego kolegę w Minecrafcie. No jak to jest w ogóle możliwe? Ja nie rozumiem osobiście. No ale dobra. O, ej, co jest? Czemu Karol podpala wszystko? Tam się wszystko... Posterunek policji się pali. Czemu on podpala wszystko? O co chodzi? Chodź szybko. What? Co jest? On został przyłapany na gorącym uczynku. Piromanem. O co chodzi? O nie. Ej, co jest? Policja się pali. O nie. Ej, co ej, jest? Ej! Dawaj, Bigo! Tu jest. O nie, relognął, no nie! Wylogował się! Co za fajans. Dobra, czekamy na niego tutaj. Czekamy, jak tylko przyjdzie, to go rozwalamy. Czekaj, możemy mu nóżki zrobić. Gdzie on się wylogował? Tutaj. Tu? Tu. Gdzie tu, ty tu, stoisz? Tu, no. To dawaj, kopiemy dziurę w dół. Dobra. Ale na pewno... O! Gdzie on jest? O nie, dobra. Dawaj jeszcze. Jeszcze. Dobrze. Ale o co chodzi? Czemu wszystko się pali, a on się loga? Nie wiem. Sprajerzył, jak zwykle. Gdzie on? No gdzie on jest? No nie ma go, wylogował się. Ale będzie musiał wejść jeszcze. Dawaj, robimy większą dziurę po prostu. Taką, żeby spadł od razu i się zabił. No tak. Styl życia Minecraft hardcore. Jakbyś miał jeszcze lawę, to byłoby śmieszniej. No. Nie no, wolę go sam dojechać. Czekaj, zróbmy... O, tutaj coś jest. No to zalep to, żeby nie uciekł. Dobra. Już nigdy nie grałeś na hardkorze, to nie wiesz, co to żyć. No, ej, ale serio nigdy nie grałem, wiesz? Kto chce, żeby serwer z kafa wrócił, pisze jeden w komentarzu. No. O, sorry. No i gdzie on jest? Śmieciarka przyjechała pod mój dom i teraz wiem, będzie piszczeć. Wiem, słyszę. Czemu śmieciarki piszczą? Jakie to jest denerwujące. A wiesz, co jest najgorsze? Że teraz wszyscy mają hopla na punkcie segregowania śmieci. To jest w sumie spoko, ale przyjeżdżają 3 śmieciarki. Do szkła, do plastiku i do padów zmieszanych. No nie, i będzie 3 razy dzisiaj piszczeć. Koszy przyszedł. Ej, zabijamy Kosiego. Weź, zróbmy wyjście stąd teraz. No to, ale to myślisz, że to jest wystarczająco głębokie, żeby on się zabił? Myślę, że na 100%. On ma mało życia w dodatku. Ojejku, przepraszam za hałasy, ale trzeba, wiecie, wywozić śmieci. Nic na to nie poradzę. Dobra, gdzie on jest? Tutaj zalepię. No, idź stąd, zębiaku. Ej, jak wy teraz tutaj wyjdzie... No nie!
Ale on zaraz wejdzie, bo musi z Doknesem nagrywać. No to się rozsypie. No to dawaj, wychodzimy. Dawaj, czekaj, on chyba gdzieś tutaj był, to tutaj możemy chyba w górę zrobić. Chodź, no to... Albo dobra. Czekaj, da się na jednej klatce do góry? Musimy synchronizację złapać, da się? Chyba tak. Nie wiem. Ciężko. Chyba. A masz wiaderko wody? Nie, nie mam. No Karol mi wszystko zabrał, stary. No dobra, no to się ten, budujemy do góry i tyle. No. Tylko mam nadzieję, że on stał tam z boku. No najwyżej się zrespi w blokach. No i git, dobra. Czekaj, to w tak... Chodź, zabijemy Kosiego. Dawaj, dawaj, jesteśmy we dwóch. Ale czemu Kosiego? No po prostu, zabijamy ich. Ale to jest jeszcze Doknes. Ale nie, Kosi to ma jakąś super zbroję, ja się boję. Ale we dwóch go nie dojedziemy? Do Knesa to mógłbym mu chapnąć. No dobra, to do Knesa możemy zabić w takim razie też. Ale oni są razem i się patrzą. A gdzie są? O, chyba dealerka znaleźli. Jak to? Dawaj, do dziury go. Do dziury go! Kogo? Do dziury go złap. Kogo? A! Zabijasz ich? Do Knesa! Dobra, dawaj, zabijamy do Knesa. O nie, ucieka, o, wylogował się. Ej, czemu wszyscy gracze ferajny się logają, co to jest? No nie no, niech wejdzie, czekaj. To może jemu też dziurkę zróbmy. Ej. Gdzie on się lognął? No nie, Damianka? Damianka wszedł na drugim kącie. Ej, o co chodzi z... co? Ej, stary, musimy założyć gildię niszczycieli i ten, zrobimy sobie najlepsze zbrojki i będziemy zabijać każdego, kogo spotkamy. Co ty na to? No spoko, tylko... Kosiak się wylogował. Ej, o co chodzi tutaj? Wszyscy się boją. Kacę, Julia dołączył do gry? Nie. Co się dzieje? Czekaj, zabijmy ich. Są pewnie w domu do Knesa. Leżą w ogóle. Są w domu do Knesa na pewno. Czekaj, gdzie oni... Gdzie są? O! Jest Julia. Ucieka przede mną! Lognęła! Co się dzieje? Postrach, ja nam... O nie! Ej, jest! Zabijaj go! Dawaj! Ej, jesteś tu? Dawaj, zabijaj go! Zabijamy go! Oj! Ty, chyba ciebie walnąłem, gdzie on jest? Lognął! Ja! No nie no! Dobra, choć może tą głowę dokończymy, no bo dobra. To bez sensu jest. Kurde, co za ten? Strasznie słabi są. To ja ci pokażę, mogę ci pokazać, jaką dziurkę wykopałem. No dobra. Dobra, od dzisiaj prawo. Słuchajcie, ja i SKKF oficjalnie polujemy na wszystkich graczy z Minecrafta, Ferajna. Ej, ale ty... Oni z pięciu kąt się lognęli przed nami. No, stary, jesteśmy po strachem największym tutaj. Ale ja naprawdę nie wiem, co się dzieje. Mam o! Tak... A dobra, nie, nieważne. Już lecimy. Nie ma co na nich tracić czasu. No, są słabi. O, jest Julia. Może po drodze ją się zabijemy. A to jest Koshi. Co? Czy to nie jest Koshi? Nie, to jest dziewczyna do Knesa. To jest no ja wiem, ale Koshi lognął i nagle Julia weszła? Chyba tak, bo chyba do Knes będzie z nią. Czekaj, czy... Czy może Doknes wezwał swoją dziewczynę na posiłki, bo się nas wystraszył i musi bronić się dziewczyną? Tak, chyba tak, stary, to jest w stylu Doknesa. Czy Karol ma jakieś itemki albo coś? No potrzebowaliśmy te slime bole, ale no dobra, trudno, ja mogę poszukać potem, bo te slime gdzieś na pewno są. No dobra, są. Walić. Urządzimy w takim razie twoją bazę od środka po prostu teraz. No dobra, to prowadź, bo ja nie wiem, gdzie to było. Co za odcinek w ogóle? To dziwne rzeczy się działy, powiem. Drugą stronę tutaj. Muszę skończyć w końcu metro do siebie, dlatego że trochę to czasu już zajmuje. Czemu tak daleko mieszkasz? No bo Stricus Spa tam jest. Jest tam skupisko, będzie budowli, wszystkie te domki letniskowe, youtuberów i tak dalej. Czaisz? Teraz... Czyli potrzebujesz dużo, to może zbudujemy rolka stara, jak masz tyle terenu tam. No. Ja teraz dopiero właśnie zacząłem, wiesz? Ten, dopiero zacząłem jakby właściwą grę na Ferajnie, którą planowałem przez cały czas. Chcę być pogromcą wszystkich graczy, mieć super mocne itemki i gigantyczne połacie terenów, gdzie każdy może sobie mieszkać. Czyli czekaj, czy najpierw planowałeś spokojne spa, gdzie można się zregenerować i wypocząć, a ale teraz planujesz się banitą być pod strachem na wygnaniu. Tak, stałem się banitą.
I tylko nie będę zabijał graczy w ich domkach lotniskowych, bo tam mogą wypocząć. Ale patrz, od Lerek do teraz nie wszedł na serwer. No, Karol już nigdy nie będzie grał ze strachu. Przepraszamy, jeżeli już Dilerek nigdy nie grał odcinka z Ferajny. O, dobra. To przez nas. No. Wybaczcie. Wybaczcie, dokładnie, ale nie ale wiem. Wiesz, jak on wejdzie, to on sobie nóżki połamie. Tak, 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 tak. Może nie powinien tego mówić, a to będzie całkiem śmieszne. Kacy Julia. Opa, szykują się. Leśniące wyposażenie, diamentowa zbroja ratuje życie. O nie, oni będą nas teraz szukać pewnie. A ja nie mam miecza teraz. Trochę to straszne, dobra. Ale trzeba będzie... Ale to nie fair, bo oni mają po 5 kont. No, no właśnie. Oni mogą, za każdym razem, gdy ich znajdujemy, mogą zmieniać konto i się respić gdzie indziej. To jest dosyć trudne. Jeżeli... Dilerek to Damianka, a Dokness to Julia, a ja to ty, a ty to ja? O, nie wiem. Ej, idą do nas. Serio? Widzę jego nick przez ścianę, no. Dawaj, kampimy się. Damianka. Musisz mnie osłaniać. O, dobra, jest. Dawaj, bijemy go. Damy radę? Chyba się na mnie sfokusował, ucieka. No nie no, co za noob. Co za noob, no, ja nawet zbroi nie mam dobrej. Dostał. Ucieka przed żelazną zbroją. Dobra. O nie. No nie, kurczę. Musi się udać go zgarnąć. O nie, ja zostałem zatruty. Ty, on cię zwabił. No. Ja ej, się pomóż mi, bo ja zostałem zatruty. Gdzie jesteś? Czekaj, do tyłu się stoję, poszedłem. Czemu? A gdzie on jest? A nie, on no tutaj bo biega. On nas zwabił w pułapkę. O nie, a jak to w pułapkę? Czemu w pułapkę? No bo tam była taka Julia, która strzelała z zatrutnymi strzałami. I on specjalnie uciekł do tyłu. I patrz, i cyk. Też lugnąłeś? Tak. Ja mam pół serduszka. I Kacy Julia mnie próbuje złapać. Mam pół serduszka i uciekam. Cały czas. O nie. Zostałeś zwabiony w i mam też slowness. Dobra, schowałem się. Nie znajdzie mnie, nie ma szans. Nie da się mnie znaleźć tutaj. O nie, o, minął mnie stary. Oni wywalają chyba creepery w moim domu. O nie. Ej, dobra, chyba trzeba będzie kończyć ten odcinek, wiesz? A co, oni ci creepery wysadzają? Są w środku mojego domu. Biegają, są nade mną. Są centralnie nade mną i mnie szukają. Ja się schowałem w ten, w sekretnej mojej takiej skrytce w domu. O nie. Ej, oni cały czas tu są, a ty gdzie jesteś? Ja jestem chyba w twoim spa. Tam się taką wodą wpływa, nie? No. No to ja tam jestem. Aha, dobra. Gdzieś. A nie dasz rady ich zabić, nie? No nie, bo mnie zatruli. Dobra ludzie, to my będziemy w takim razie kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się on podobał. Jak dla mnie był on bardzo ciekawy i dosyć śmieszny. Bardzo dziwne rzeczy się działy. No, to prawda. Więc słuchajcie, nie udało się skończyć co prawda do końca bazy SKKF-a, ale nie wiem, może skończymy albo na odcinku Eskacza, albo na moim jakimś innym odcinku po prostu. Jego domek letniskowy na wzgórzu youtuberów. A tymczasem, ludziska, będę się z wami oficjalnie żegnał. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał i widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa. To było na tyle. No czekaj, chcę się jeszcze wykopać. O nie! O! O! Wyszedłem! Na razie! O nie. Ej, znaleźli mnie. I? Na razie! Trz! Okej. Okay.